Kto chce, niech wierzy, albo nie wierzy, to ziemskie życie na jaju leży. I od zarania komórka owa początek bytu w skorupce chowa. Jaja nie tylko są biologiczne, bytują drętwe, zgubne, komiczne, żyją mięciutkie, twarde, turlane, bywają jaja mocno skopane, są jaja w żartach i polityce i rozbełtane na jajecznice. Można by ciągnąć owe tyrady, nie starczy czasu na jaj przykłady, historia sobie robi z nas jaja, jeszcze Wielkanoc byle do maja. Dzień dobry, Krzysztof Rapanujo, Dobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj z cyklu Kuchnia dla laików zrobimy przystawkę z jajek, czyli faszerowane jajka. I teraz tak szybciutko powiem, co będzie dokładnie nam potrzebne. 10 jajek, pieczarek pół kilo, dwie małe cebule lub jedna duża, pieprz, sól i trochę tłuszczu. I tak w ostatniej fazie cytryna, pomidory, sałata, ale to już tak dla ozdoby. Jest to bardzo prosty przepis, trochę mozolny, dlatego bardzo szybko zabieramy się do dzieła. Nasze jajeczka gotujemy na twardo, pieczarki trzemy na tarce o drobnych oczkach i naszą cebulkę kroimy bardzo drobno. Cebula drobno pokrojona, pieczarki już starte na tarce, jajeczka już prawie gotowe, gotowane na twardo. No i wrzucamy naszą cebulkę tutaj na patelnię. Nasza cebulka już przysmażona. Dodajemy teraz do naszej cebulki właśnie te pieczarki. O. Bardzo dobrze. I teraz jeszcze popieprzymy. I posolimy. Jak widzicie, nasz farsz już powolutku dochodzi. My bierzemy się za jajka. Co to oznacza? Zaraz Wam powiem. Bierzemy jajko. Najpierw trzeba obrać ze skorupki. Ja już to wcześniej zrobiłem. Kroimy na pół. Wyjmujemy żółtko ze środka, które będzie nam potrzebne właśnie jeszcze do farszu. No i tak robimy z każdym jajkiem. Teraz nasze żółtka można zetrzeć na tarce, najlepiej na tarce właśnie do tego ostygniętego farszu i bardzo dobrze wymieszać. No i co? I za chwilę faszerujemy nasze jaja. Nasz już farsz gotowy, jak sami widzicie. I teraz co nam pozostało? Faszerowanie tych białek. Bierzemy farsz, do środeczka dajemy i tak każde jajeczko, każde białko. No i co? I pokażę Wam za chwilę efekt końcowy już z przybraniem. Nie pozostało mi nic innego, jak pokazać Wam, jak pięknie te nasze przystawki, te nasze jajka faszerowane się prezentują. Na stół wielkanocny wydaje mi się jak w sam raz. I co? Powolutku się będę z Wami żegnał. To był Krzysztof Rapanujo-Bobylowski. Do usłyszenia, do zobaczenia.